Kamilu, ja mam takie jedno pytanie. Ta siedziba migracji jest na ulicy Zacisza 2, ale to jest adres korespondencyjny. W jaki sposób pan przekazuje, przyjmuje dokumenty? No. Dokumenty są także u naszej księgowej. Księgowe biuro przechowuje dokumenty. No to ja do księgowej, jeżeli pan poda biuro księgowe, które jest, to ja po prostu wystąpię do księgowej o te dokumenty, ale chciałabym teraz zobaczyć projektowe dokumenty i dokumenty związane właśnie z dokumenty zakupem. Dokumenty są i księgowe, i u koordynatora, to jest w Warszawie. Koordynuję. Dobrze, coraz ciekawiej. Koordynator jest w Warszawie. I dokumenty są w Warszawie, tak? Jeżeli tak chodzi jest, tak o jest. Realizację jest projektu. Koordynatora, adres warszawski. Jestem, podjadę tam. Wszystko podamy pani korespondencji. Nie, teraz. Proszę pana, to nie jest nie kwestia korespondencji, tylko teraz jest tyle kontroli. Aha. Trzeba być pilnować tego, to jest dużo obiekt, trzeba go po prostu pilnować. A płaci pan fundację za to, że pan mieszka? Żyliście, dotuję fundacji cały czas. Nie, czy pan płaci za mieszkanie? Tylko, bo to jest własność fundacji, rozumiem. Udostępnione jest to. Nie odpłatne. Czyli rozumiem, że pan płaci, to chętnie zobaczę. Rachunki, tak, opłacam rachunki. Dobrze, to ja też poproszę o informację. Kto mogę wierzyć? No tak. Jak to roba? Dobrze. To rzeczy. A, też dziecięce są rzeczy, także rozumiem, że pan z rodziną tu mieszka. Z jednym dzieckiem jestem samotnym ojcem. Ale widzę, że mieszka też tu jakaś kobieta. Kobieta? Jaka kobieta? Proszę, pan to używa. Przepraszam, ale to są rzeczy z marki, którą akurat czy z kosmetycznych biznesów. Nie jest to kobiety żadnej. Nie jest. Dokumenty są u koordynatora, który przybywa w Warszawie w tej chwili. No, pan powiedział, że dokumenty są w Warszawie, a nie że kwestia, że koordynator przybywa w Warszawie. No, proszę doprecyzować, bo rozumiem, że... Nie łapię, proszę pana, bo jestem na kontroli i ja muszę wiedzieć, gdzie są dokumenty i dlaczego nie mogę ich właśnie teraz otrzymać. Otrzyma je pani, najbardziej możemy je wszystkie udostępnić pani, najbardziej tak. Ale nie w tej chwili, bo nie ma ich w tej chwili w tym miejscu. W tym miejscu nie ma, dlatego nie ma. Pytam, czy są, gdzie są. Powiedział pan na początku, że są w siedzibie fundacji. W siedzibie fundacji, adres, który został podany na stronie, gdziekolwiek można znaleźć jakikolwiek adres, jest to siedziba do korespondencji, a nie fizycznie biuro. Więc gdzie są dokumenty? Są koordynatora projektu. Koordynator projektu ma dokumenty, dziękuję bardzo. Także to jeszcze jest nasz... Ale gdzie te dokumenty są? Koordynatora. Ale gdzie? Co to znaczy? Koordynator ma dokumenty, tak jest. To koordynator projektu przechowuje dokumenty w tej chwili. Możemy się umówić i tu pani przyjdzie, dokumenty wszystkie sprawdzi. Nie, ja jestem teraz na kontroli, a nie mam się umawiać. No, się z panią umówię. Dokumenty udostępnię wtedy. Wszystkie. Czyli pan ich nie posiada? Ja w tej chwili nie mam ich przy sobie. Dobrze, tylko się pytam o miejsce przechowywania dokumentów. Fizycznie, bo pan musiał w umowie też również wskazać miejsce przechowywania dokumentów. Więc poproszę o tą informację. Pani poseł, żebyśmy zrobili kampanię wyborczą. Nie jest kwestia kampanii wyborczej. Sprawą się zajmuje od lutego, od kiedy wyszła informacja, że zostały przekazane środki fundacji, która niewiele zrobiła do momentu przekazania tych środków. I to są poważne pieniądze publiczne. I to nie jest kwestia kampanii, tylko to nie jest kwestia, czy dobrze, czy źle, tylko ja po prostu oczekuję informacji, gdzie. No dobrze, w takim razie jeszcze chętnie obejrzę górę. Rzeczy, gdzie. Poprawne i rzucone. Najbardziej tak. Towary ci pomagają. No. Tak. To ktoś po prostu zostawił tak swoje rzeczy z dnia na dzień? No właśnie, zabawne. To była z nim była historia. To jest świeże. To niedawno się zabrali, że tak powiem. Ale to nie byli mieszkańcy, którzy pan kupił to. Nie, to zupełnie inni ludzie. Okulary ktoś zostawił. Przybywali, ich tutaj nie ma. Zostawił rzeczy, ale... I pani tu za darmo gościł? Za darmo pani tu gościł? Za darmo generalnie tak. Za darmo to rodzina generalnie, której groziło wykluczenie społeczne. Z dużymi długami w swoim życiu. To jest ich prywatne, jednego z tych właśnie panów dokumenty z banku. Zdaje się, o Jezu, widzi pani nazwisko, pana Michalaka.
Nie ma się swoje zostawił rzeczy w sumie, tak? No tak, zostawili swoje rzeczy dokładnie tak, tam nie jest duże problemy życiowych. Ja dobrze zrozumiałam, że te dokumenty fundacji są w Warszawie po prostu. Tak, tak, tak. I jakby koordynatorem tego 2023 roku, w tym umów z wykonawcami, też pan powiedział, że płaci za obiekt, bo mieszka pan tutaj, więc też poproszę o umowę i wpłaty, czy też zapłaty za mieszkanie. Nie opłacą rachunki. Nie, proszę pana, to nie jest kwestia opłacania rachunków, tylko po prostu jest. To jest. To jest wolontariusze mogą przebywać, mogą na terenie fundacji bezpłatnie. Na przykład coś tu robią, to ja tu muszę być na miejscu, żeby tu działać. I to jest za daleko do Elbląga, żeby tak codziennie jeździć te razy. Tak, tylko lepiej tu być. Rozumiem, tylko że z drugiej strony, jaka jest zasadność pana tutaj obecności, jeżeli nie ma tutaj ani dokumentów, ani nie ma żadnej możliwości. I tak nieruchomość naprawdę... gotuję. Nieruchomość to jest duża inwestycja. To jest nieruchomość, są stare rzeczy, stare ściany, łazienka. To wymaga też remontu wszystko i napraw i przygotowań. Dobrze, to wymaga o czymś innym mówię. Ja mówię o tym, to jest powód bycia na miejscu. Fizyczny, realny powód bycia. Też ta rodzina nam wyjechała, musimy po ich wyjeździć, tutaj też porządek zrobić. Rozumiem, więc poproszę o te wszystkie dokumenty. Jasne. Myślę, że jeżeli koordynator Warszawy jest teraz pod telefonem, tak, to pan po prostu wykonaj telefon i ja dzisiaj dostaję skanę dokumentu. Mówi pan, że też internetowo państwo działacie tak, zdalnie, tak, więc wszystko działamy. Macie na dysku w Google, więc myślę, że to jest tylko kwestia kliknięcia. Jasne. Wszystkich dokumentów, które są związane z realizacją zadania dotyczącego i zakupu tego obiektu, ale też tych pieniędzy, które państwo otrzymaliście. Ja fundacja z Narodowego Instytutu Wolności. Monika Falej, posłanka@gmail.com. Będzie najszybciej, bo to jest googlowski, więc myślę, jasne, że to nie będzie żadnego problemu. Może pan też udostępnić, właśnie to jest Google. To jest najprostsza rzecz i to będzie trwało sekundę. Dziękuję. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Pani Kormilu, zadałam sobie tryb, żeby iść do sądu i wziąć pełen KRS. Pan jest jako jedyna osoba figurująca w tym KRS-ie. Czy ktoś jeszcze jest w Radzie tej Fundacji? Tej Radzie nie. Pan jest jedną osobą. Tak. Podjął się tego zadania pan olbrzymiego w jedną osobę. Ludzie współpracują z nami, doradzają sobie. Ale nikt Rady Fundacji jako takiej tutaj nie ma. W tej chwili nie ma, ale nie jest plan, żeby była? Tak, jest plan oczywiście. Mhm. W rok szkolny nowy, właśnie nauczyciele będą wtedy bardziej zaangażowani, czy będą mieli czas się zaangażować, bo teraz są zajęci jeszcze w końcu roku szkolnego. Mhm. Nowy rok szkolny. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy.